Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy 7 listopada. Jest ze mną tutaj mój dziadek Sylwester, bardzo ważna osoba w moim życiu. Dzięki niemu poznałem wielu ciekawych ludzi. No i tak naprawdę przez mojego dziadka zaczęła się cała przygoda z rolnictwem, no i też z motoryzacją. Chciałem powiedzieć na początku, że no oczywiście trochę się z dziadkiem stresujemy, ale mam nadzieję, że to jakoś fajnie wyjdzie. Dziadek ma bardzo, że tak powiem, ciekawe informacje i rzeczy do opowiedzenia ze swojego prywatnego życia. Dla jakiej to są informacje? No, dziadek oczywiście był traktorzystą, pracował w PGR-ach, także no, są naprawdę takie fajne, ciekawe informacje. Także dziadek, witam Cię bardzo serdecznie i cieszę się, że się zgodziłeś, tak? Bo to nie było też, że tak powiem, takie łatwe, bo jak zacząłem to całe nagrywanie, to pytałem się dziadka, czy by mi zrobił taki wywiad. Pamiętasz, żebyś mi zrobił wtedy tak... No, oczywiście. Wtedy tak nie za bardzo dziadek do tego podchodził, ja dlatego też nie naciskałem, mówię, dam sobie spokój, może dziadek przemyśli, no liczyłem na to, że się w końcu kiedyś zgodzi, tak? Trochę. No i potem obejrzałeś jakiś jeden z filmów moich, tak? Trochę choroba, no film, nie trochę choroba i tak wszędzie za bardzo, no. Ale suma summarum dziadek się zgodził, także ja już oddaję tutaj dziadkowi głos. I co, no posłuchajmy naprawdę, co on ma ciekawego do powiedzenia. Przygotowałem sobie tutaj też kilka takich pytań, żebym nie pominął kilku ważnych kwestii. Także dziadek, no... Możesz zaczynać. No dobrze. Nie, skoro już mnie ten wnusiu kochany tak namówił, no jestem trochę zestresowany. Pierwszy raz w życiu takie coś robię. No ale skoro już wnusiu tak chce, no to tak zrobimy. No zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko. No urodziłem się 25 maja w 1949 roku. Jańczyn. To był powiat Wyżyski koło Białośliwia. I tam mieszkaliśmy. Cicho, ja mam taki zeszyt. Basiu, przynieś ten zeszyt, ja tam gdzieś mam napisane, gdzie ja do szkoły chodziłem, gdzie myśmy mieszkali, dobrze? Z datami, tak? Możesz przynieść, tam gdzieś jest, powinien być na tym. O. Proszę bardzo. A to tak sobie spisałeś wszystko, tak? O, tak, tu ja sobie. O, to widzę, że się przygotowałeś, kurczę, do tego wywiadu trochę. Ja to kiedyś tak popisałem już parę lat temu i to... Będziesz widział tego z okularów? Tak, ja jeszcze widzę dobrze, bo no, porobiłem sobie oczy, zaćmę i lasery co porobiłem, także... No i jak mówiłem, urodziłem się w Jańczynie, koło Białośliwia i tam, i to był 49 rok, i tam mieszkaliśmy do 47 roku. Do 54 roku. W 1954 roku wyprowadziliśmy się do Sicienka. Do Sicienka to jest Kujawsko-Pomorskie. Jeśli ktoś będzie chciał zaciekawić się, no to sobie tam znajdzie na... Sobie sprawdzi w internecie, tak, nie? Tak, w internecie sobie sprawdzi. No później tam żeśmy się wyprowadzili. Aha, jeszcze muszę zaznaczyć, bo nie zaznaczyłem, że mój ojciec tam właśnie w Sicienku zaczął swój zawód jako kierownik PGR-ów. To jest też bardzo ważna jako kwestia. Jako kierownik PGR-ów, a skończył szkołę przedwojenną w Bydgoszczy, szkołę rolniczą w Bydgoszczy, skończył. No i po wojnie właśnie przyjął ten zawód kierownika PGR-ów. I to pierwszy PGR jaki to był? To pierwszy PGR był i właśnie to był gdzie? Jańczyn koło Białośliwia. Jańczyn koło Białośliwia. Koło Białośliwia. Później w 1954 roku żeśmy się wyprowadzili do Sicienka, to jest Kujawsko-Pomorskie. I tam mieszkaliśmy do 1957 roku. To było Wołczkowo. Wołczkowo to jest koło Szczecin. Szczecin to jest Tanowo, Police, tamte okolice to są. Dlaczego żeśmy aż tam tak daleko pojechali? No bo po prostu tam były ziemie odzyskane i trzeba było zaludnić normalnie te tereny, bo to były ziemie odzyskane i tam, no i ojciec się zgodził i tam poszedł na tego kierownika. I tam w tym węgrowniku żeśmy byli z 57, tak, 7.
I później w 61 roku żeśmy się przeprowadzili stamtąd, bo rodzina, bo daleko i tego, żeśmy się wyprowadzili do Rataj. To jest koło Brzenicy taki PGR, koło Górki Klasztornej. No i tam był pech. Pech? Pech był. Po prostu były ojciec zasiali len. I coś, były straszne pogody, były deszcze, bez przerwy deszcze padały i nie zebrali całkowicie tego lnu. Mimo to, że ojciec tam miał znajomości z wujem, ze swoim kuzynem, który był tam w wojsku, był jakimś tam wyższym i przyjechało nawet wojsko, pomagało mu ten len zebrać, ale nie dali rady zebrać. Ale jak to było za Gomułkę, musiały być plany. No i niestety był osądzony o no, niewykonanie planów. No i poszedł do więzienia, go zamkli, no i dostał tam jakiś wyrok, nie pamiętam ile. No i tam żeśmy nie mieli szansy w tych Ratajach, żeśmy się wyprowadzili do Marynki. To Marynka to jest koło Wyżyska, parafia Glesno, a chodziłem do szkoły do Augustina. I później tam robili różne wnioski, żeby ojca tam zwolnić, no bo już nas było piątka dzieci było, rodzeństwa miałam, było nas piątka, no i tam robili wniosek, no i ojca po pół roku zwolnili z tego więzienia, został zwolniony, ale miał zakaz pełnienia obowiązków kierowniczych. No i później także był brygadzistą w PGR-ach. No i z tych Rataj żeśmy się, z Marynki, żeśmy się przyprowadzili do Ostrówek, to jest koło Budzynia, tam w tych Ostrówkach, ale że to był taki folwark, który podlegał pod Wyszyny. No i tam później ojca znaleźli jakiegoś tam kierownika, który tymi Ostrówkami tamtego. I później go przenieśli do Wyszyn, żeśmy się przeprowadzili do Wyszyn. I we Wyszynach tam ukończyłem szkołę podstawową we Wyszynach. To tak sobie wyobraźmy, zacząłem od Sicienka w 54 roku, zacząłem do szkoły podstawowej wychodzić, a skończyłem w 64. Ale to 64, co by nie pasowało coś. No nie wiem, no w każdym razie. Tak wychodzi z zapisków, tak? To zobaczcie, ile ja przez te 7 lat, ile ja szkół zmieniałem, nie? Przez te lata, nie? No ale to tak naprawdę no, przez pracę pradziadka, nie? Twojego ojca. Dlatego, żeście się non stop przeprowadzali, bo no tutaj, że tak powiem, stacjonowaliście w innych rejonach, tak? On był kierownikiem tych PGR-ów i dlatego musieliście się tyle przeprowadzać, tak? Ja też nawet nie wiedziałem, że tutaj właśnie taka historia była z tym lnem, tak? Ty powiedziałeś? Tak. Że tak, to nie zostało zebrane, tak? Że no na pewno tak. Jeszcze dużo ciekawych rzeczy się dzisiaj dowiem. Tam, że spod Bydgoszczy aż wojsko przyjechało, ojciec załatwił, ale tak nie dali rady tego zebrać, że zbutwiało tam i na tym polu nie wyszło. No i niestety, no jak to były czasy gomułkowskie, nie? No tak to wyszło, nie? No. I to widzicie, ja jeszcze bym musiał zaznaczyć, że to były takie gospodarstwa te na tych ziemiach odzyskanych tam koło Tarowa. Tam chodziłem najpierw chodziliśmy 2 kilometry tylko do szkoły. No ale tam szkoła była taka, że była nauczycielka, przeszło 70 lat miała. Było 7 klas i 7 ławek i jedna nauczycielka i w jednej klasie żeśmy się automatycznie wszyscy razem uczyli. Co ławkę to była inna klasa. No i te szkoły zlikwidowali, no bo nie było tyle uczniów, żeśmy później chodzili do Tarnowa właśnie do szkoły i 6 kilometrów żeśmy musieli chodzić. No jako ojciec kierownik, no to zawsze nieraz tam się zdarzyło, że nas tam zabrał, podjechał jakoś, nas tam zabrał do domu, przyjechał, no ale pracownicy byli bardzo zbulwersowani zawsze. Tak, kierownik to sobie dzieci wozi,
A nasze muszą pieszo chodzić, nie? Mhm. No tak zawsze było, no i dalej, no i co? I żeśmy musieli chodzić pieszo te 6 km. Żeby nie było, nie? I to jeszcze lasem. Lasem żeśmy chodzili, najgorsze były zimowe pory, tak żeśmy przyszli do domu, to już było ciemniutko i myśmy przez ten las chodzili, nie? A niektóre dzieci to tak sobie pomału chodziły, niektóre szybko. No i zanim to się wszyscy pozbierali w tej wiosce, to nie roztrwało godziny czasu. No później jakoś tam zorganizowali jakiś tam pojazd, że tam dowoził, ale to ja już nie pamiętam, byłem za młody wtedy. No i w tych Wyszynach tam skończyłem w 64 roku, skończyłem szkołę podstawową. Po szkole podstawowej poszłem do szkoły rolniczej, do Oleśnicy koło powiat Chodzież. Szkoła rolnicza, tam skończyłem szkołę rolniczą, gdzie podjąłem pracę w PGR Wyszyny. I Wyszyny PGR mnie wysłały na kurs traktorzystów do Lasek koło Kępna. Tam zrobiłem kurs traktorzystów, po tym kursie traktorzystów porobiłem jeszcze w PGR-ach i później poszedłem w 69 roku do wojska, do żagania, przyznali mnie do żagania, do jednostki samochodowej. Jeździłeś tam? Po okresie unitarnej przerzucili mnie do sztabu dywizji, do sztabu dywizji. I tam byliśmy jako kierowcy sztabu dywizji. Tam były duże Fiaty, te Warszawy były i to ja miałem okazję taką, że jak w zastępstwie, który był zawodowym kierowcą i woził generała Wyszyńskiego, szefa sztabu dywizji pancernej, żagań. Jak on jechał na urlop, to ja go zastępowałem i właśnie woziłem tego generała na różne spotkania, tam różne odprawy. No i tak się zdarzało, że jak to kiedyś PRL-owskie sprawy, to nawet często się zdarzało, że z żoną i z jego córką się jeździło na zakupy do Szprotawy, do Warszawy, do Wrocławia. No bo to były takie czasy kiedyś PRL-owskie. A jakim samochodem go woziłeś? I to woziłem go Fiatem 125P. Tam był na wyposażeniu generała. Pamiętasz kolor? Kolor ciemny jakiś był, wiem, że ciemnawy. Nie był biały, tylko ciemny, ale już nie pamiętam. Szary, podał chyba, albo zielony. Szary albo coś takiego. Coś. Tak ci się przypomina? Raczej jak w wojsku, no zielony nie, raczej taki szary był. No niestety z tamtych czasów nie mamy żadnych, żadnych zdjęć, żeby wam pokazać. Sprawdziłem w tym, że niestety, ale generał Wereszyński już nie żyje już. Po zawale nie żyje. No, później po... No i też to było dobre, bo jak jeździłem z generałem Wereszyńskim, no to mi tak załatwił, że zdawałem kurs na kategorię drugą, gdzie no łatwo, jak to w wojsku tam w te czasy to się łatwo zdawało. No i do dzisiejszej mam wszystkie kategorie oprócz autobusów. No po odbyciu służby wojskowej podjąłem pracę jako kierowca samochodowy przedsiębiorstwo sprzętowo-transportowe budownictwa rolniczego w Chodzieży. I tam jeździłem 2 lata do... 2 lata, tak, 2 lata. Później poznałem moją żonę, teraźniejszą żonę, Barbarę, z którą mieliśmy ślub w 72 roku, 12 sierpnia. Ja wam teraz tutaj wrzucę, przepraszam, że ci przerwałem, dziadek, ja wam teraz tutaj wrzucę ślubne zdjęcie babci Barbary i dziadka Sylwestra, także możecie sobie zobaczyć, jak oni pięknie na tym zdjęciu tutaj wyglądają, tak? Możesz kontynuować. Dziękuję bardzo, no może być, tak. No i po ślubie, ale żeśmy nie mieli tak gdzie za bardzo mieszkać, bo to było ciężko z mieszkaniami, mieszkaliśmy z teściową na jednym pokoiku, jak to młodzi, i wyprowadziliśmy się do Ostrowa Wielkopolskiego, bo tam mieszkała siostra, koło Ostrowa Wielkopolskiego, tam mieszkała moja siostra. No ale tam mieszkałem tylko 2 lata, bo niestety to było za daleko, żona wyzywała, mówi, że ojej, tak daleko, do rodziny, tego. No i miałem szwagra, który był tutaj kierownikiem tu
osoby, co teraz mieszkam osobnym w Jabłonowie i tutaj znalazłem mieszkanie i pracę w PGR-ze w Białeżym koło Czemkowa. I tam to był 75 rok, w 75 roku do 84 roku. W 84 roku. I tam pracowałem jako traktorzysta. I jeszcze w 78 roku były takie czasy, że nastały te duże traktory, C385. To było z przednim napędem, to chyba były A, nie? 385A, dobrze mówię, Dusiu? Powiem Ci, że ja tak na tych modelach to się nie znam, ale no, jeżeli ale... ktoś z Was będzie wiedział, to napiszcie nam w komentarzach. Sobie na pewno przeczytamy, tak? Dziadek oczywiście będzie czytał te komentarze, także jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, albo byście chcieli się o coś zapytać, to możecie pisać w komentarzach. My tutaj z Dziadkiem postaramy się na wszystkie komentarze udzielić Wam odpowiedzi. No. I tam jeździłem ciągnikiem C385 z przednim napędem. To były wtedy już te pierwsze traktory, które tak wchodziły seryjnie. I to było w Białężynie. To było w Białężynie. No ale żona mówi, że jest okazja iść na większe mieszkanie, czy pokojowe w Jabłonowie. Tam jest nasz szwagier kierownikiem. On mówi, że potrzebuje, budują nowe bloki, bo i też potrzebuje traktorzystę, nie, no i nie za bardzo, bo tam człowiek już się trochę zasiedział, już tego poznał wszystkich, no nie bardzo, no w końcu poszło na nich. Przyprowadziliśmy się w 84 roku, 17 kwietnia do Jabłonowa, to jest gmina Ujście. No i mieszkamy do tej pory właśnie w tym Jabłonowie. Do dnia dzisiejszego. Do dnia dzisiejszego. Jeszcze chciałem się, Dziadek, Ciebie zapytać. Nim się sprowadziliście do Jabłonowa, to pracowałeś w tym PGR-ze w Białężynie, tak? I takie pytanie. Ile w Białężynie tam mieliście gruntów? Na jakim areale tam ten PGR gospodarował? Czy to był duży PGR, czy... Białężyn to było tak, to było połączenie Śmieszkowo, Brzezno i Białężyn, to były połączone trzy gospodarstwa w ziemię, a kombinat był Brzezno, ale kombinat był Brzezno, które ziemi nie miało, ale to wszystko było pod jednym kierownikiem, tam było przeszło 3000 hektarów, przeszło 3000 razem z łąkami na Romanowie, razem z łąkami było przeszło 3000, a tu w Jabłonowie było 2400 z łąkami. Było ziemi. Nie? No to też mniej, ale też no, ilość hektarów imponująca. Nie? Na te czasy to było, żeby tutaj było, to było prawie 40 traktorów. W Jabłonowie? Tak. Nie, ja się nie wiem, czy się nie mylę, ale chyba łącznie to było. No, ludzie jak na apelu stanęło, to około 40 nas było. Nie licząc jeszcze obsługi inwentarza zwierząt, krowy, świnie, przecież były jałówki, nie? No, ale ci tam na apelu nie przychodzili, no bo oni mieli stałą robotę, nie? W gospodarstwie. No i jeszcze i kadra, przecież nie same kadry to było 6. Kierowniczej. No i ludzie gorzelni, i kierownik gorzelni, no to nas było około 80 prawie tutaj w jednym gospodarstwie, nie? No. No i później to się te PGR-y, lata 90. się PGR-y zaczęły rozsypywać, no i niestety powstała spółdzielnia z odpowiedzialną tam własnością, jakoś tam nazywa. Spółdzielnia czy spółka? Czy spółka, o, z odpowiedzialną tam, tak, spółka. Ona to długo nie trwało, no niestety, no, się wszystko rozleciało, no i... Ja chciałem tutaj, Dziadek, jeszcze troszeczkę... I później zacząłem pracować, później zacząłem tak trochę dorabiać sobie tak, bo byłem na przedemerytalnej, ale tam później dorabiałem sobie tak jak już jako kierowca tu i tam, i jako traktorzysta, to po gospodarzach gdzieś trochę, żeby trochę, bo tak przedemerytalnej to było wiadomo ciężko było przeżyć, no to tak trochę jeszcze sobie dorabiałem, no. I od 2009 roku jestem na emeryturze.
Ja tutaj jeszcze chciałem wrócić. Jeszcze będziesz tutaj korzystał z tego zeszytu? Chyba raczej nie. Fajnie, że tutaj przygotowałeś te wszystkie daty. Ja bym chciał tutaj jeszcze wrócić, dziadek, do tego PGR Jabłonowo, tak? Bo to tutaj z Jabłonowa to będziesz dużo rzeczy pamiętał. Ja się chciałem Ciebie zapytać, jak Ty tutaj osiedliliście się tutaj, już dostaliście to mieszkanie w bloku. Jak wyglądał przykładowo Twój dzień na gospodarstwie? Wy tam pojawialiście się, no i kierownik Wam na pewno rozdysponował przykładowo jakieś prace, tak? I co Ty robiłeś? Ja tutaj w Jabłonowie miałem C360, czy traktor C360. Czy C355? Nie, C355. No tak? Właśnie. C355, to z tych starszych. Miałem nowy, nie, był już poprzednim, już traktorzysta inny jeździł. No i przeważnie jeździłem w transporcie. Jeździłem po zaopatrzenie, po maszyny jakieś, tam wągrowiec. A od jesieni, przeważnie jak już się zaczął sezon cukrowniczy, to jeździłem do cukrowni. To było tak, Nakło, Szamotuły, Opalenica, jeszcze jeździłem do Inowrocławia, jeździłem po melasę. I to była zawsze moja praca. Od października, jak tylko sezon cukrowniczy się, to jeździłem po melasę. Na zaopatrzenie to do gorzelni, to taki dodatek dodawali do spirytusu. I to woziłem do Jabłonowa, do Pojewa, do Ciszkowa i do Śmieszkowa, tego żelnie, woziłem tam melasę, to już była zimą moja praca. O piąty wyjazd, o piąta, szósta wieczorem wracałem i tak codziennie, oprócz soboty i niedzieli. A latem to przeważnie po jakieś części, po jakieś maszyny się jeździło, gdzieś tam wągrowiec, nie wągrowiec, bo przeważnie do wągrowca się jeździło po maszyny. No i dużo kiedyś w PGR-ach to było transportu, nie było kołowego, tylko były transporty kolejowe, nie? No to przeważnie się jeździło po nawozy, po węgiel, po zboża na gorzenie. To się jeździło na wagony, no i się przywoziło, rozładowywało wagony i się przywoziło na zakład, nie? Na nawozów kiedyś bardzo dużo szło. Ale te wagony były rozładowywane? No wagony były rozładowane ręcznie, no niestety, worki się dźwigało na brzuchu, albo jak były nawozy sypkie, albo zboże sypkie, to wszystko luzem, łopatami, no niestety, ale trzeba było łopatami ładować na przyczepy. A nieraz były dwa, trzy wagony, takie po 50 ton. I to się, no niestety, nie, nawet nie i często było tak zawsze, że trzeba było nawet i w niedzielę jechać, bo jak się nie jechało, to koszta były, bo trzeba było płacić ośrodkowe. I trzeba było nawet, były wyznaczone godziny, ile jak długo się rozładowywane. A jak był przestój, no to trzeba było płacić ośrodkowe, nie? Nawet niedzielami się jeździło i rozładowywało. Teraz to wszystko jest na kołach przywożone i na paletach, widlakami. No przyładowarką rozładowane to już jest bardzo ułatwione, nie? I przyspiesza pracę. No i niestety to wszystko, te dźwiganie, to wszystko i wyszło człowiekowi. I dostałem tętniaka i wyskoczył mi tętniak na aorcie brzusznej. No i byłem operowany, no załatwił mi, doktor znalazł mi, załatwił mi operację. Miałem dwie operacje w Gdyni. Usunęli mi tętniaka, no ale niestety zagroziło mi to, że wysiadły mi nerki. No i teraz tak przyszło, że niestety od lipca tego roku zacząłem jeździć na dializy. 3 razy w tygodniu muszę jeździć na dializy, no. I tak to wszystko wyszło. No jakoś, no żyje się dobrze, że wożą, że jakoś się tymi ludźmi, no są teraz takie czasy, kiedyś to by człowiek już umarł na takie coś, nie. No a teraz jakoś trzeba to przeżyć, no niestety. Najgorzej po tych dializach się człowiek czuje, nie. No dzisiaj dość względnie się zrobię, wnusiu mnie namówił, żeby coś takiego zrobić, żeby opowiedzieć, żeby ludzie wiedzieli. No. Zgodziłem się, nie wiem jak to wszystko wyszło. No. Jak to wyjdzie, nie? Z jakim to się spotkało? Pierwszy raz w życiu takie coś zrobiłem, no. Ale już teraz się może tak... coś,
Może coś jeszcze tam dopowiem, jak mi się przypomni. No. Ale teraz już się nie stresujesz? Już nie, całkiem inaczej. Może coś tam jeszcze, może jeszcze jakąś ważną rzecz zapomniałem powiedzieć, no może jak mi się przypomni, to jeszcze tam coś. To dopowiemy, nie? No. I jeszcze tutaj... Jeszcze taką fajną sprawę powiem. Ten mój wnusiu to jest bardzo taki chłopak. Ja w 76 roku kupiłem nową WS-kę. Jak mieszkałem w Biężynie właśnie, co mówiłem, kupiłem sobie tą WS-kę. I tą WS-kę miałem... W sklepie w Czarnkowie, nie? Tak, w sklepie w Czarnkowie, koło dworca autobusowego, taki się był tam sklep motoryzacyjny. No i tą WS-ką jeździłem. Później przychodziły ery już samochodowe, to co kupiłem Moskwicza, motor, tym motorem się już mniej jeździło, ten motor tam stał. Później nam inne samochody, tego, no i coraz mniej tym motorem, no trochę ten motor jeszcze tam trzymałem, no bo to z tym paliwem był problem, to żeby chociaż te kartka pana, te paliwo, no to się ten motor trzymało, żeby to... No i później ten motor już kartki też zlikwidowali, no i ten motor tak stał i tak stale miałem klientów, żeby sprzedaj tak? mi ten motor, a ja mówię nie, ten motor jest dla mojego wnuka. No i mój wnuk, jak już wtedy podrósł, już się zrobił taki chłopak więcej tego, a mój dziadek, a co to jest tym motorem? Ja mówię, przecież to jest dla ciebie. Ty go obiecałem, że ty go weźmiesz, ten motor i wziął. No to fajnie się tak ucieszył, wziął ten motor i najpierw z tego motoru zrobił tam jakiś wózek, coś tam. Nie. Mam takie zdjęcie, teraz wam tutaj wrzucę do tego nagrania, zobaczycie sobie, jak za dzieciaka podróżowałem tym motocyklem. Tą całą przeróbkę, którą tutaj teraz widzicie na tym zdjęciu, mam tylko jedno takie zdjęcie. No szkoda, no wtedy nie myślałem tak, że tak powiem, o archiwizowaniu takich rzeczy, jak teraz myślę o tym, tak? Myślę, że to warto i ten materiał dzisiejszy, że się wam on spodoba. I wracając tutaj do tej WS-ki, no ja wtedy przecież, jak byłem mały chłopak, no to ja tam nawet jakbym siadł na tą WS-kę, to zaraz bym leżał, nie? I tak myślę, mówię, no kurde, no co by tu zrobić, żebym tą WS-ką mógł jeździć, nie? No a że mam tutaj wuja Marcina, którego oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam, który mi tą całą przeróbkę zrobił, tak? Oczywiście pochłonęło to, ja pamiętam wtedy masę pieniędzy, bo ja wtedy i zbierałem złom, i zbierałem stuczkę, tak? Puszki. I z tych wszystkich. Wtedy to takie czasy były. Tak, wtedy to były takie czasy, ale że ja zawsze, że tak powiem, no pieniądze jakoś się mnie trzymały, tak? Starałem się jakoś zawsze te pieniądze zdobyć i no jakoś tak mi się udawało. Mam nadzieję, że zawsze już tak będzie, tak? No i już miałem zgromadzonych trochę tych środków. No i Marcin się zgodził, że przerobi mi tą WS-kę. No dziadek oczywiście, Sylwester, nie był za bardzo tutaj, że tak powiem, za tym, tak? Bo mówisz, no tam przycinacie, robicie, kombinujecie, już potem nie będzie z tego motoru to, co było, tak? No troszeczkę tam było takich, że tak powiem, rzeczy, które trzeba było przerobić, to mocowanie silnika, bo ten silnik był troszeczkę przesunięty i zastosowaliśmy właśnie ten mechanizm różnicowy od Malucha, który kupiłem od takiego Jacka z Ujścia. Też chyba za nieduże pieniądze, tamte bębny, od Rafała dostałem koła, od grabiarki z tyłu były koła pompowane. No i takim zestawem tutaj po Jałonowie podróżowałem, tak? Oczywiście tam bez kasku, świateł tam chyba też żadnych nie było, tylko przykładowo mieszanka, paliwo i heja, tak? No ale później już było coraz gorzej. Stale policja tutaj mnie ganiała, co ja z tą policją... I ty już byś troszeczkę starszy się robił. Tak, ja już robiłem trochę starszy. Oczywiście zawsze na weekend, sobota, niedziela to tutaj byłem. Ujeżdżałem, to zawsze trochę paliwa, to mi tam dziadek kupił i tak jakoś wtedy tą WS-ką śmigałem, ale mówię, potem już z tą policją było coraz gorzej, już w tej Aronii to tyle razy musiałem uciekać, dobrze, że mi nigdy łańcuch nie strzelił, że zawsze nie zdążyłem uciec, nie? Bo to przecież jeszcze by były problemy takie, że to się w głowie nie mieści, nie? I zawsze wiedziałem, że tą WS-kę przykładowo zrobię, tak żeby ona była, wiem, że od dnia dzisiejszego minęło już 8 lat i, że tak powiem, to był pierwszy motocykl, który odrestaurowałem. No dzisiaj należałoby już, myślę, lakierniczo ją odświeżyć, no bo tam w niektórych miejscach przykładowo, no ja jako nie miałem takiej wiedzy, ten lakier no już troszeczkę się popsuł. Mam nadzieję, że kiedyś mi się to uda zrobić. Czy musisz ją wstawić tam?
Tak, i pokażę wam to zdjęcie. Tak. Babcia, ty nawet masz, dziadek ma zrobione zdjęcie na tej WSC u mnie na działce, nie? Także wrzucimy tutaj wam zdjęcie też do tego materiału. Ja teraz ci powiem, jak żeś ją tą WSC odrestaurował, pamiętasz? Pamiętam, przyjechałem do ciebie wtedy. Pamiętasz, jak przyjechał do mnie, jak ja zobaczyłem tą WSC, to tak ci się słabo zrobiło. Jak spojrzałem, nie wiem czy to tak musi być, czy jeszcze to się tak stało, czy co. Normalnie dostałem rozwolnienie, musiałem uciekać na ubikację, bo jak. I jak tak mówię, ja pierniczę, nowiutki. I nie dowierzałem, że to jest moja WSK. No ona normalnie chyba jeszcze lepiej wyglądała jak ze sklepu. Moja WSK Garbuska, rocznik 1975. Dostałem ją od mojego dziadka Sylwestra. Zakupił ją nową w sklepie w Czankowie. Jestem jej drugim właścicielem. WSK jest już ponad 20 lat w moich rękach. 6 lat temu przeprowadziłem kompleksową renowację tego motocykla. Kolejnym właścicielem tej WSK będzie mój syn. Mam nadzieję, że będzie on ją dbał i posłuży mu przez długie lata. Jeszcze lepiej, do dzisiejszej pory ona jest. No i ta jest WSK... bardzo zadowolony, że nie zmarnował tego, co ja, jak tego, że nie, niektórzy, jak na przykład ja, na przykład, jak się, byłem kawalerem, ojciec kiedyś kupił nowiutkiego Junaka w Szczecinie, jak mieszkaliśmy w Szczecinie, kupił nowego Junaka. To był Junak M07. Tak, nowiutkiego Junaka kupił i tym Junakiem jeździł. Ja bym później zacząłem pracować we Wyszynach, jak tam zaznaczyłem, i ojciec mi tego Junaka dał. I ja sobie tym Junakiem jeździłem. Nawet jeździłem jeszcze później do Chodzieży, jak pracowałem w Chodzieży w tej firmie samochodowej, tam sobie jeździłem. Ale później, jak się wyprowadziłem do tego Ostrowa Wielkopolskiego, mówię, że później go wezmę, tego Junaka, że go wezmę, a to nigdy nie było, jak go tam zabrać. Tak? Jak ja przyjechałem później, tu się przyprowadziłem bliżej tutaj, do ojca tego Junaka, a niestety Junaka już nie było. Ojciec zjeść go prawdopodobnie, do dzisiaj mi się nie wiadomo, gdzie się podział ten Junak. I tak mi szkoda, no i teraz już by się przydało, bo by na pewno wnusił go odrestaurował, na pewno by wyglądał tak samo jak na WSK, całkiem nowy by był, no ale nie ma, no. Gdzieś szukamy Junaka jakiegoś, może coś jeszcze się tam zrobi. Mamy tutaj na oku takiego jednego pana, takiego Junaka. Musimy się z dziadkiem raz do tego pana wybrać. Może z twoją pomocą uda mi się... No nie bardzo jeszcze się zdecydowany jest, no bo jego syn tam nie bardzo się zgadza na to. Nie będziemy tutaj zdradzać gdzie, bo to czasami, że tak powiem, ucieknie nam sprzed nosa. Nie możemy komuś robić tam konkurencji, nie? Czy tak. Bo może ktoś też tam... Ale no jest tam, ma ta osoba takiego Junaka, tak? Właściwie to nie jednego, tylko z tego co wiem, to ma dwa Junaki, jednego to już ma dziesiątkę, no i drugi gdzieś tam w szopie przykładowo leży przykryty z wózkiem bocznym, tak? Z wózkiem bocznym, tak. No, także no ja rozmawiałem z nim, no nie bardzo jest go, chce się zgodzić. Nie bardzo skłonny jest, żeby go sprzedać, nie? Żeby się rozstać. Jest już też starszy człowiek, też jest starszy, ale... Czy... Ale może się nam uda, nie? Może się uda, nie? Może się uda. Bo dziadek ma takie marzenie tutaj, odnośnie Junaka, żebyś się chciał przejechać, nie? Także jeżeli jest ktoś przygodowo tutaj z naszych okolic, kto ma Junaka i kto by tutaj mógł do nas podjechać, to niech napisze tutaj w komentarzach, to się umówimy. I byśmy, kurczę, tutaj spełnili marzenie dziadka. Chyba, że do tego czasu może ja już będę miał, nie? Ja mam nadzieję, że do stówy, no wiesz, jeszcze to ciągniesz. No. To jeszcze dużo. Może Bogi dadzą, ale z tą moją chorobą, no nie jest już za wesoło, no ale na razie jakoś tam się. Także fajnie. Jakoś ludzie ratują na razie, no. Mhm. Moi drodzy, cała moja rodzina na tajczaku w komplecie. Wojtek, tata Mateusz. Jola. I moja żona Katarzyna. Jak się bawi, to się bawi! Ona daje radę być szczerą. Robi? Ja myślałam, że ona ma tego siły. Koniec części pierwszej, moi drodzy. Stresowaliśmy się z dziadkiem na początku, lecz im dłużej ta rozmowa trwała, tym coraz bardziej naturalnie to wszystko przebiegało.
No fajnie, jestem zadowolony dzisiaj, że udało nam się to zrobić i jest to pierwszy odcinek, tak? Także pierwsza część tego materiału. Zapraszam Was w następną sobotę, będzie kolejny odcinek z tego spotkania, także jeżeli dotrwaliście do końca, no to się cieszę, bo to znaczy, że Wam się podobało, tak? Także dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!